Witam Was, moi drodzy mili. Nagrywam dzisiaj telefonem specjalnie tylko dlatego, że bateria w aparacie czy w kamerze pana Sonika wyładowała mi się zwyczajnie. Nie chciałem już czekać, bo przyszła do mnie jakaś paczka, którą zaraz Wam pokażę. I nie chciał mi się już czekać na ładowanie tego, więc pomyślałem, że w telefonie mogę nagrać w dosyć przystępnej jakości. I pokazać Wam, co ja dzisiaj dostałem, bo dosłownie przed chwilą wróciłem ze szkoły, jestem, mówię od razu, zdechły. Tyle nas zadawali na weekend, że masakra. Nie wiem, czy w ciągu życia się wyrobię, jeżeli chodzi o to. Teraz nie wiem, jak to złapać. Wiecie co? Momencik. No dobra, już mam złapane. Kolejna prezentacja będzie przed nami. Nietypowej gry. Dosyć rzadkiej na Allegro, powiem Wam szczerze. Jakaś gazeta. I tutaj będzie na wybiegu. Tak, dokładnie. Virtua Racing Deluxe na 32X. Dlaczego na 32X? Dla jaj! Tak, to jest wersja oryginalna, europejska. Muszę zobaczyć sobie osobiście. No, fajnie nawet, fajnie. I ten. No i chyba nie będzie pasował do Mega Drive'a. Nie, za duży. Wejście, moi drodzy, jest za duże na tą konsolę. Zdecydowanie ciutkę za nisko. Poza tym w ogóle. Do tego potrzeba samego 32X, którego niestety nie mam. Więc dlaczego kupiłem tą grę, jeżeli nie mam przystawki? Otóż dlatego, że może właśnie kupię tą przystawkę na eBayu. Wiem, że dla niektórych może się to okazać bez sensu kupowanie, bo nie ma za dużo gier na 32X. Owszem, nie ma. Prawie 40 gier jest. No, w wydaniu europejskim trochę mniej już. Ale naprawdę powiem Wam, że warto jednak mieć taki tytuł, bo może się okazać, że jednak będzie fajna oferta na eBayu i właśnie będzie można sobie załatwić 32X. Takie 32X chodzą średnio, nie wiem, od 300 do 600 zł, więc jeżeli miałbym tyle pieniędzy, no to z chęcią bym sobie kupił, tak, 32X i pokazałbym Wam, pokazałbym go Wam właśnie na YouTubie polskim i byście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. No, może kiedyś kupię faktycznie 32X, trzeba będzie to zobaczyć jeszcze wszystko, jeszcze przed nami wiele rzeczy. No, ale taki dodatek można mieć, nie? Więc bardzo fajny cartridge, mam nadzieję, że działa. Muszę zobaczyć tutaj, czy są jakieś brudy. Wiecie co? Niespecjalnie. Nie, nie ma. Niespecjalnie nie. Są brudy na tym. Nie, nie ma, jest zajebiście. Więc dobra, więc to był krótki pokaz otwarcia koperty z Virtua Racing na Deluxe na Mega Drive 32X. No, więc rytuał nasz pokazuje naszą półeczkę, tak? Tutaj mamy naszą półkę z tymi wszystkimi rzeczami i grę położymy tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. No. Powiedzmy, że sympatycznie, nie? No. Więc mam praktycznie wszystkie kartridże, wszystkie rodzaje kartridżów do konsol Segi, bo tak, jest do Master System, do Mega Drive'a, do Game Gear, do 32X. No i do Mega Drive'a, chyba mówiłem, tak? Nie wiem, jeżeli nie mówiłem, to przepraszam. Dobra, więc to będzie na tyle. Do zobaczenia wszystkim. Trzymajcie się i cześć.